Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera Pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl. Serdecznie polecamy. Witamy Was w nowym odcinku Hot or Not. Ja nazywam się Łukasz Maciejewski, a są ze mną Emilian Cichoń. A dzień dobry. Oraz Jakub Szulc. Witam serdecznie. Jesteśmy już po meczu Chelsea z Liverpoolem. Czyli tak się składa, że zakończyła się również podwójna kolejka numer 26. Miała być to historyczna runda, a tak naprawdę historycznie to chyba było tylko do pierwszego meczu. Zawodnicy City zgodnie z planem rozegrali tylko pojedynczą kolejkę, a tercet Salach, Bruno i Kane dał łącznie tylko jedną bramkę. Temu ostatniemu potrójną opaskę powierzyło aż 240 tysięcy menedżerów. Podobne liczby były przy Salahu i Bruno, trochę mniejsze, jednak dalej było to minimum kilkadzies kilkadziesiąt tysięcy opasek. No i oni zawiedli. Ten tercet dał tylko jedną bramkę, a sam Kane mógł mieć co najmniej pięć. No i co tu dużo mówić. Kolejka zapowiadała się świetnie, a wyszło chyba tak średnio. I jak wam poszło chłopaki? No ja, ja wykonałem świetne transfery za minus cztery. Kolejkę zakończyłem na 79 punktach z czego moje dwa nabytki, czyli Jean Cancel oraz Dominika Vetruin dostarczyli zawrotne 6, z czego DCL miałem na kapitanie, więc trochę się rozczarowałem, ponieważ raczej bym brał Keina jako kapitana, był tylko na wice, więc straciłem parę punktów i no nie jestem zadowolony z tej podwójnej kolegi, zwłaszcza, że długo rozmyślałem, czy wolę Cancel'a czy Stonsa i stwierdziłem, że no Cancelo jest chyba lepszą opcją długoterminową no i jest jakaś szansa, że wyjdzie z ławki net, jeżeli dostanie rezultat w tym pierwszym meczu. U mnie słodko-gorzko, bo zdobyłem 98 punktów, minus 4, więc to raczej jest naprawdę dobry wynik. Awansowałem do top 100, jestem bodajże live na, w 88 tysiącu, ale na buście zdobyłem 32 punkty, czyli teoretycznie świetny wynik, no ale Zastosowałem taki delikatny fortel, bo posadziłem na ławce Sono, Watkinsa i Tarjeta, którzy prawdopodobnie na tej ławce by w normalnych warunk warunkach się nie znaleźli. A I w ten sposób właśnie tak sobie podwyższyłem ten wynik z benchboosta, bo w pierwszym składzie był mi, był Bamford i był Dallas, no a oni zanotowali po dwa punkty, więc tak naprawdę ten benchboost aż tak bardzo dużo punktów mi nie dał, no i na kapitanie miałem Calverta Luina, więc no co to dużo mówić, niby 98 punktów, niby duży awans, ale... No nie jestem zadowolony, szczerze mówiąc. U mnie też było słodko gorzko, tak jak to powiedział Kuba, ponieważ po pierwszych meczach miałem aż 72 punkty. No ale później gdy zawodnicy dograli po tym drugim spotkaniu, to doszły tylko mi 24 oczka i skończyłem na 96 punktach. Można powiedzieć, że gdyby to była pojedyncza kolejka To wyszłoby to naprawdę perfekcyjnie No ale, że była to podwójna No to wyszło tak średnio Najważniejsze jest awans Aweralu I to się liczy Bardzo ważne punkty dał u mnie Richard Lison. No szczerze powiedziawszy nawet się nie spodziewałem Że zdobędzie aż 17 oczek No ale wielka chwała wielkiemu Fawelażowi Tych oczek cennych nie dali za to Bruno Fernandes i Mosalach Oni generalnie w ostatnich kolejkach wyglądają gorzej Dość powiedzieć, że Egipcjanin w poprzednich pięciu meczach zdobył tylko 21 punktów. No, Portugalczyk zdobył ich 34, punktował, aczkolwiek na boisku wyglądał dużo gorzej niż to było na przykład na początku sezonu. I chłopaki, pytanie jest proste: zostawić ich czy sprzedać? No odnośnie Salaha ja bym go trzymał, nawet pomimo braku formy, ponieważ no Liverpool to nadal jest Liverpool w każdej chwili może się przełamać, a do końca sezonu zmierzą się tylko dwa razy z drużynami z Big Sixach, tak to są rywale pokroju Fulham czy lica Z zwłaszcza końcówka sezonu wygląda świetnie, ponieważ praktycznie w każdym meczu jest potencjał na opaskę, tylko no, na razie czekam, aż Salah z Liverpoolem się a no, na razie bym po prostu bałbym się bez niego grać mimo wszystko. No ja już nie wiem szczerze co powiedzieć, bo to straszenie z Salahem to już jest takie, no nie wiem co powiedzieć szczerze, bo Liverpool gra tak paskudnie, że to jest wbrew logice. Można mówić o tym, że gra bez niego jest ryzykowna, ale trzymanie zawodnika za prawie 13 milionów, który notuje takie liczby, no nie jest sensowne. Z drugiej strony właśnie ten kalendarz raczej nie skłania ku jego sprzedaży, tym bardziej, że Egipcjanin wykonuje te rzuty karne, a bądźmy szczerzy, te karne to jest praktycznie jedyna szansa bramkowa, jakie kreuje sobie Liverpool w ostatnim czasie, więc jeśli derec będą trafiać do siatki, to po tych karnych Salaha. Myślę, że jeśli gonicie, to może i warto go sprzedać i szukać różnic. Jeśli jesteście wysoko i pilnujecie miejsca w overallu, no to cały czas jeszcze można się delikatnie bać, tym bardziej właśnie ze względu na kalendarz. Co do Bruno Fernandesza, to sprawa wygląda podobnie, z tym, że on kalendarz ma słaby i kurczę, no ciężko powiedzieć, tak naprawdę. United też ma straszną zniżkę formy, może nie tak spektakularną jak the Reds, ale właśnie ten kalendarz jest dużo, dużo słabszy. Jednakże Portugalczyk jest takim zawodnikiem, któremu nawet jak nie idzie, to potrafi coś wcisnąć. W salach właśnie tych sytuacji ma dużo, dużo marnuje. A Fernandesz, tak jak na przykład w, w poprzednich kolejkach, potrafi nawet zagrać słabo. A tu gdzieś jakąś asystę i to jeszcze taką w, w FPL-ową złapie, czy to właśnie wykorzysta rzut karny. Jeśli macie Harveya Barnsa. A na pewno dużo z Was go ma, no to to na pewno będzie priorytet, jeśli chodzi o zmianę. Jeśli nie, no to tak jak powiedziałem: jeśli gonicie overall, to warto może zaryzykować. Jeśli tego overallu pilnujecie, no to można jeszcze się zastanawiać i spojrzeć, czy jakieś inne pozycje w składzie nie wymagają szybszej wymiany. No, u mnie, jeżeli chodzi o Bruno, to kieruję się bardzo prostą logiką. W ostatnich sześciu meczach Bruno dał trzy, cztery razy, z, oddał jakiekolwiek punkty, dwa razy miał dwucyfrówkę, ale w żadnych z tych meczów nie dałem opaskę, ponieważ były lepsze opcje, bo na przykład ktoś miał podwójną kolejkę. No i w sumie ten Bruno no nawet mi przeszkadzał, ponieważ jeżeli zapunktowałby, to multum opasek, które byłyby szablonowe, w przeciwieństwie do małych niszowych na jakichś, jakichś piłkarze z podwójną kolejką, po prostu przez te opaski na Brunowym spadł w overallu. Więc może żeby nie punktował. a to się mija z celem, ponieważ jak już mam jakiegoś zawodnika za 11,5 miliona, to liczę, żeby właśnie punktował. No i zacząłem się zastanawiać nad tym, czy jest w ogóle sens trzymać zawodnika, którego y, w następnych sześciu kolejkach może raz dam opaskę, ponieważ no, United gra z Manchester City, gra z West Hamem, który jest niewygodnym rywalem. Ma Blankę, gra z Tottenhamem. No tutaj raczej nie będę dawać mu opaski, a mam zawodnika, który... Kosztuje dużo i boję się, że mogę nie mieć z niego żadnego pożytku. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, dwa razy zmierzam się z Big Six, a wiemy, że Bruno z Big Six nie punktuje. Jedyne, jedyne zwroty, jakie dał z, z czołówką, to jest mecz z Tottenhamem na początku sezonu, gdzie strzelił z karnego i to byłoby w zasadzie tyle. I nawet Jesse Lingard ma lepsze statystyki z drużynami z Big Six, mimo, że praktycznie pół roku nie grał w piłkę i dopiero wrócił do gry jakieś 5 czy 6 kolejek temu. No, tak, w sumie powiedziałeś wcześniej, takie ważne spostrzeżenie, że mamy praktycznie każdy z nas ma dwóch zawodników, którzy pochłaniają niemal ćwierć budżetu, a praktycznie co kolejkę kibicujemy przeciwko nim, bo tak naprawdę są w takiej formie, że oddanie im opaski jest tak dużym ryzykiem, że raczej na to się nie decydujemy, a. Właśnie punkty, jakieś duże zwroty od nich byłyby raczej przeciwko nam, bo dałoby nam duże spadki w overalu. no i to jest taka trochę chora sytuacja, ale właśnie nawet jeśli tych opasek jest dużo, to te pojedyncze zwroty są niejako polisą i tak jak powiedziałem, jeśli tego miejsca pilnujecie, no to jeszcze warto się zastanowić, myślę, i poszukać innych pożarów w składzie, które zapewne macie. No na pewno ciężko byłoby się rozstać z którymkolwiek z nich, no, tak jak powiedzieliście, Salah ma wyśmienity kalendarz, a Bruno po prostu jest dużo klarowniejszy, jeśli chodzi o punkty. W przypadku Egipcjana musimy jednak powiedzieć, że wrócił Diogo Jota i pojawił się właśnie na 30 minut w spotkaniu z Chelsea. A pamiętamy te piękne wybryki Portugalczyka jeszcze sprzed kontuzji, gdy właśnie przed urazem w pięciu meczach zdobył aż cztery bramki. No i może to będzie taka melodia przeszłości jeśli chodzi o Portugalczyka i to będzie naprawdę dobre zastępstwo za Egipcjanina i przy czym uwolnimy trochę budżetu na przykład na Kevina De Bruyne. Ciężko powiedzieć szczerze mówiąc, no tak jak mówiłem, kalendarz Liverpoolu jest kuszący, no ale nie mamy nawet za bardzo próbki występu wrzoty, bo no, ten mecz Chelsea zresztą jak każdy poprzedni wyglądał jak wyglądał, no ale jeśli Portugalczyk miałby wrócić do tej formy sprzed kontuzji, no to tutaj będzie można tylko sparafrazować słynną fraszkę FPL Przemka Ludzkiego I musimy mieć po prostu tego kota, który nazywa się Diogo Jota. No oby, oby. Ja jako fan Liverpoolu bardzo liczę, że to się uda, ale szczerze mówiąc wątpię. Czyli reasumując, ten mecz z Fulham wydaje się idealnym spotkaniem na to, by... Sprawdzić formy Portugalczyka A przy okazji dać też szansę Egipcjaninowi Na to, by w końcu się przełamał Powiem szczerze, że mi nawet przez sekundę Przebrnęła myśl, czy nie dać mu opaski kapitańskiej No ale jednak Skoro Tottenham zagra z Crystal Palace To raczej to przemyślę Ale skoro już był temat Kevina De Bruyne, no to już płynnie przejdziemy Do podwójnej kolejki numer 27 Ta podwójna kolejka Może być tylko na papierze, bo tak naprawdę W niej zagrają tylko Manchester City Southampton No i Sytuację Manchesteru City znamy, Pep Guardiola na pewno zrotuje tak składem, że praktycznie no, konia z rzędem temu, kto wytypuje zawodnika, który zagra dwa razy po 90 minut, no oczywiście oprócz Edersona, no a Southampton, które w ostatnich dziewięciu kolejkach Premier League zdobyło tylko punkt, no zagra z Sheffield, czyli ma bardzo dobry fix, no ale później i tak pojedzie na, na Stadion Obywateli i tam już raczej nie będzie czego zbierać. No, chociaż tutaj Southampton brodzi to, że grają z Sheffielda, chyba nie ma lepszego rywala na przełamanie, chociaż ci pokazali za tą villą, że potrafią komuś jeszcze urwać punkty, a nawet pełną pulę. No niemniej, w, w drużynie jest nie ma aż pięciu środkowych obrońców, więc jest nawet ryzyko, że nie zagrają trójką z tyłu. A to chyba, chyba ani razu jeszcze nie zagrali inną formacją niż właśnie 3-5-2 lub 3-4-3, więc no może tu jakąś szansę dla chociażby danego Inksa może upatrywać. No tak, Southampton ma naprawdę ciężką paszę, ale myślę, że w ich przypadku można upatrywać się jakiejkolwiek szansy na przełamanie. To nie wygląda aż tak fatalnie. Jeśli po kontuzji wróci Minamino, który naprawdę dał tam trochę ożywienia, to może, może święci wrócą na dobre tory. Bo w przypadku przełamania to ja jedynie na ten moment nie wierzę w Liverpool i Timo Wernera, bo oni to chyba mieliby problem z przełamaniem się opłatkiem na Wigilię, no ale zobaczymy. No, jeśli chodzi o świętych, to dany Inks w końcu musi się odblokować, przynajmniej moim zdaniem. Hola hola, Timo Werner nawet zdobył bramkę przeciwko Liverpoolowi, jednak tam Ward dopatrzył się minimalnego spalanego, czyli do przełamania jest już coraz bliżej. No właśnie w przypadku Niemca wygląda to tak, że on nawet jak strzela, to jednak nie strzela. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych kolejkach. No ja mam nadzieję, że strzelać to będą przede wszystkim zawodnicy City, no bo w kim upatrywać kandydatów na opaskę kapitańską, jak nie w graczach, którzy mają podwójną kolejkę. No ale z drugiej strony po prostu ciężko wskazać tego jedynego kandydata. Ostatnio odpoczywał Foden, który w tej podwójnej kolejce numer 26 rozegrał tylko 25 minut, no ja nad tym ubolewałem, bo ja kupiłem Anglika właśnie specjalnie na tą rundę No ale skoro nie odpalił teraz, to będę liczył na niego właśnie w tym momencie No musimy powiedzieć, że Foden bardzo lubi grać przeciwko drużynom z Big Six On w 12 meczach właśnie przeciwko najlepszym drużynom w Anglii, tej utartej szóstki Zdobył aż 17 goli lub asyst, czyli zdobył 17 punktów do punktacji kanadyjskiej No i czy w nim upatrywalibyście kapitana, a jeśli nie w nim to czy jest jakiś zawodnik City, którym, któremu potencjalnie powierzylibyście opaskę? Na przykład może któryś z obrońców, Ruben Dias, Cancelo? No ja z Rubenem Diaszem bym nie ryzykował, ponieważ w ostatnich pięciu meczach Premier League zaliczył zawsze komplet minut, więc coś czuję, że w któryś z tych meczów w najbliższej podwójnej kolejki może nie zagrać. No ale taki Jean Cancelo już swój rest zaliczył, podobnie jak John Stones, więc może oni ma potencjał na zaliczenie dwóch kompletów minut. Ja szczerze mówiąc nie widzę takiego kandydata. To znaczy nie widzę na kandydata. No. Nawet jeśli policzymy ten jeden mecz, no to City ma takie fixy, że możemy postawić na, na podopiecznego Guardioli, ale. No, ciężko wyglądają te rotacje. Wrócił jeszcze Aguero, i to taki kuna Aguero, którego nie boję się. To nie jest w tym momencie groźny napastnik, jeśli spojrzymy na to, co zagrał w pierwszym meczu po powrocie. Gabriel Jesus Odblokował się, no ale ciekawe czy to będzie jakieś długo, długotrwałe, długotrwały powrót do formy, czy po prostu jakiś wystrzał. A w pomocy, jak to w pomocy? No, powrót Kevina Debrayne wykastrował kompletnie Gündoğana. No, on zanotował asystę po tym wejściu z ławki, ale Niemiec już nie gra tak wysoko, nie gra tak ofensywnie, a Debrayne moim zdaniem nie jest warty takich pieniędzy. Jakie żądają za niego wierze w tym sezonie, bo on po prostu nie daje takich liczb jak rok temu. A co do obrońców, no to tak jak powiedział Emilian, Laporte wrócił i teraz w takich podwójnych kolejkach możemy z góry założyć, że Guardiola będzie wybierał dwójkę z tego tercetu. A co do Cancelo, no to ok, nawet jeśli Portugalczyk zagra dwa mecze, no to on po prostu. Mimo tego, że gra efektownie, że gra wysoko, no to nie daje liczb ile tam ma bramkę i dwie asysty w tym całym sezonie. Więc to nie jest trend Alexander Arnold czy Robertson z poprzedniego sezonu, gdzie przy tych seriach Liverpoolu defensywnych i przy kilkunastu asystach na sezon, i do tego bramkach mogliśmy ryzykować z obrońcą na opasce. No ja w tym momencie, szczerze mówiąc, nie widzę takowego kandydata, jeśli chodzi o obywateli. Ja tutaj wracając jeszcze do Gindogana i De Bruyne, to wspomnę, że De Bruyne po kontuzji zagrał w tej podwójnej kolejce w obu meczach od pierwszej minuty. Teraz czeka ich Derby Manchester, więc pewnie też zagrał od pierwszej minuty, więc, więc jakiś cień szansy jest na to, że Southampton w belku siądzie i tym samym Gindogan, który już wypoczął z Wolves, będzie mógł zagrać wyżej w starciu z Southampton A raczej tam byśmy w tym meczu szukali jakichś punktów Niemca więc tu, Tutaj bym szukał jakichś ewentualnych okazji Na planszy powinny pojawić się minuty wykonane przez Legomane FPL, które są jak zwykle bardzo pomocne Dlatego możecie je przeanalizować No ale my już skończymy ten temat podwójnej kolejki numer 27 Mówiliśmy wcześniej, że ten Double Game Week numer 26 Był tym historycznym jeśli chodzi o Atrakcyjność, no to teraz musimy powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej niemrawych podwójnych kolejek w całej przygodzie mojej z fantazy Premier League. No dlatego raczej nie będziemy się dłużej rozwodzić, a przejdziemy do dużo większego problemu, czyli do pustej kolejki, która odbędzie się w rundzie numer 29. W tej kolejce zagra tylko 8 drużyn: to jest Fulham z Leeds, Brighton z Newcastle, West Ham z Arsenalem, Aston Villa z Spursy. I ci menedżerowie, którzy zachowali hita, no raczej mają problem z głowy. Natomiast jest spora liczba menedżerów, pewnie większość, która ma już ten chip za sobą i oni jakoś muszą sobie poradzić, no i, i po prostu jakie wskazówki macie chłopaki, jak zbierać zawodników, których zbierać zawodników? Ja bym obstawił tych, którzy po prostu mają w najbliższych meczach dobry kalendarz i tutaj patrzę na obie drużyny z północnego Londynu, ponieważ w tej chwili, właśnie tutaj, Hama ten lepszy kalendarz. Teraz na przykład zagrają z Crystal Pazu, się potem jest Aston Villa, Newcastle, jest Arsena, a wiemy na przykład jak Hargenu, uwielbia z nimi strzelać, więc to jest zawsze jakaś opcja. A potem z kolei, właśnie po tej blankowej kolejce, której oba zespoły z północnego Londynu zagrają, Arsena przyjmuje pałeczkę lepszego kalendarza i praktycznie do końca sezonu warto mieć kogoś z drużyny Mikela chociażby takiego Bukajosa, który kosztuje grosza, który może przynieść naprawdę bardzo fajne punkty. Na pewno można zgodzić się z Emilianem, że to zawodnicy Tottenhamu są najbardziej smakowitymi kąskami, jeśli mówimy o Blank Gaming 29. No, i oczywiście mam na myśli opcje ofensywne, czyli Sona, Keina, Baila. Szczególnie w kontekście pomocników, jeśli mówiliśmy tutaj o, możliwe, o możliwej sprzedaży Salaha, czy to Bruno, no to właśnie kupno pomocników może być fajnym rozwiązaniem, bo zarówno Salah, jak i Bruno nie zagrają w tym Blank Game Week. Jeśli mówimy o Leeds, no to pawie zagrałem z Fullam, więc fix w Blank Game Week mają pozornie fajny. Ale te mecze po drodze nie są zbyt przyjemne. No i jeśli mówimy już o lit, no to mając na uwadze tą wcześniejszą kolejkę, nie, to, nie tą double gaming ostatnim, tylko wcześniejszą, no to raczej tam większość graczy miała czy to pojedyncze, podwojone, czy potrojone lic, więc tych zawodników pawi raczej macie i tutaj na ten temat raczej nie ma się co rozwodzić. Zostaje też West Ham. West Ham zagra z Arsenalem, może i nie będzie to najłatwiejszy mecz, ale czy to Sołczek, czy to Cofal, no to są, czy Antonio, no to są raczej takie dość zaufane opcje w tym sezonie i myślę, że jeśli będziecie zbierać tych zawodników, no to na nich na pewno można postawić. Co do Lingarda, to musimy pamiętać, że Anglik jest wypożyczony do West Hamu z Manchester United a oba zespoły zetrą się ze sobą przed Blank Game 29, no i musicie pamiętać o tym, że Lingard w tym meczu nie będzie mógł wystąpić, więc w jego przypadku ten zysk z występów Blank Game Week no, nie będzie żaden, bo jeśli kupicie go wcześniej, no to on tak czy tak będzie pauzował jedną kolejkę. No i pozostały nam jeszcze drużyny, m.in. Brighton i Newcastle, które zmierzą się ze sobą. No i tutaj pewnie idealnym rezultatem tego fixu byłoby dla nas... 0-0, bo pewnie raczej skupimy się Na defensorach tych drużyn No ale oprócz Srok i Mew Do omówienia pozostała nam Aston Villa oraz Fulham No i tutaj sytuacja również wydaje się Chyba dość klarowna Z Aston Villa jest Emi Martinez Jest Watkins, który właśnie przy Freeheacie pewnie wróci do łask W związku z raczej brakiem napastników No a skoro jest posłucha w pozycji napadu No to może czas na Madżę z Fulam, Który nawet zdobył gola teraz Przeciwko Tottenhamowi Jednak no musimy to powiedzieć, że w sporej kontrowersji Nie został on uznany No oczywiście przepisy to przepisy Ale, ale tutaj zostały one dość twardo Zainterpretowane No i ja nie do końca się z tym zgadzam Ponieważ no, Lemina nie miał co zrobić z tą ręką No nie mniej jest Madża który w jednym z meczów zdobył dwa gole Teraz też no, trafił do siatki, ale nie zostało to uznane Więc jakaś tam opcja jest, może i za Watkinsa No nie mniej, na tym zakończymy już to wstępne omawianie po dwu Pustej kolejki numer 29 Ponieważ musimy skupić się na realnych problemach, które wystąpią teraz A takim, takim na pewno jest to, że Harvey Barnes doznał urazu No i wypadł na kilka tygodni I stoimy właśnie w tym momencie przed problemem Kogo za niego kupić, bo jego posiadało aż 20% menedżerów, no i do kogo wy byście się zwrócili? No ja chciałem zaryzykować z Jessem Lingardem, ale patrząc na to, że ma właśnie ten mecz z Manchesteru United, to trudno mi go jest polecić, bo na przykład ja mógłbym go kupić, ponieważ mam dosyć szeroką ławkę. Ale jeżeli ktoś ma na przykład tego grający 11-12 zawodników, to będzie miał problem z ściągnięciem Lingarda i daniem go na ławkę w 28. kolejce, mimo naprawdę świetnych liczb chociażby, że. W ostatnich 5 meczach w West Hamie strzeliła 16 razy na bramkę. Ale jeżeli chodzi o typowo jakąś opcję, która będzie grać w najbliższych kolejkach i w plankowej kolejce, to bym polecił raczej Bukayo Sake. Jeżeli jest wypoczęty, a powinien być wypoczęty, ponieważ ostatnio zaliczył resta, to gra po 90 minut. W ostatnich 5 meczach 10 strzałów, 5 kluczowych po bramce i po asyście, więc no to jest chyba najlepsza opcja z arsenalu, patrząc na stosunek jakości do ceny. Emilian polecił opcję z Arsenalu, a ja skłonię się bardziej ku West Hamowi i wybiorę czeskiego amatora sałatki ziemniaczanej, czyli Tomasa Sołczka. Młoty zagrają z Leeds teraz, więc to jest przyjemny fix, szczególnie u siebie. Potem będzie United na wyjeździe, no i właśnie w 29. kolejce Arsenal u siebie. Nie są to jakieś wymarzone fixy. Tak naprawdę, i pod kątem dwóch następnych kolejek, moglibyśmy wybrać kogoś innego, na pewno kogoś z większym potencjałem na punkty. No, ale zakładamy właśnie, że w 29. kolejce nie będziemy używać Frichita i zbieramy tych zawodników, by mieć jak najwięcej zawodników w jedenastce, którzy zaliczą występ. No, i w takim wypadku, myślę, że jeśli chodzi o pomocników. No to pomijając Sona, który jest dużo droższy, czy Beyla, to właśnie Sołczyk będzie chyba najlepszą opcją. No to ja jeszcze do puli dorzuciłbym zawodnika, o którym już niejednokrotnie wspominaliśmy w tym podcaście, czyli Rafinie. On w poprzednich trzech kolejkach wykreował aż 14 okazji, dorzucił do tego aż 7 strzałów, i patrząc na to, że on kosztuje zaledwie 5,4, no to pojawia nam się jako świetna opcja, jako zamiennik dla. Dla Barnsa, ponieważ przede wszystkim on zagra w pustej kolejce numer 29 A do tego dysponuje po prostu bardzo dobrą formą I jeśli miałbym wybrać taką jedenastkę zawodników z pięciu ostatnich kolejek, najlepszą To na pewno znalazłbym miejsce dla Brazylijczyka właśnie w tymże składzie No co wiele świadczy o jego świetnej dyspozycji Natomiast drugim zawodnikiem, którego bym wskazał jako potencjalne zastępstwo dla skrzydłowego Lester, Jest Foden, który też był wspominany już dzisiaj Wspominałem też, że on uwielbia grać przeciwko Big Six. No, a dodatkowo musimy powiedzieć o tym, że on ostatnio restował, miał tylko 25 minut podczas poprzedniej DGW. No, i wypada na to, że teraz jest szansa, że dostanie większe minuty. Być może on będzie tym zawodnikiem, który rozegra aż dwa spotkania podczas podwójnej kolejki, co raczej nierzadko się zdarza wśród obywateli. No, i na to po prostu bym liczył. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o takie opcje. Które mogłyby zastąpić Harveya Barnesa w podobnej cenie co właśnie Anglik, i byśmy przeszli w tym momencie do już ostatniego działu tego podcastu, czyli do pytań, które zostały nam zadane pod postem na grupie Football w Anglii. I zaczniemy od takiego pytania, które jest bardziej natury egzystencjalnej: dlaczego Pep Guardiola to taka menda i świnia jest? Łysem po prostu nie można ufać. Hiszpan odkąd stracił włosy to wykształcił się w nim taki gen oszusta, gen psychopaty, no i co tu dużo powiedzieć, no znająca się on nad menedżerami FPL, bo jak to inaczej nazwać, kiedy, już nie mówię nawet o tych rotacjach, już nie mówię o tym, jak on blokuje takiego Mareza na przykład. No ale kiedy widzi się, jak on zmienia tych zawodników w 59 minucie, albo bawi się, tak jak bodajże kto to był Bernardo Silva, który w... zszedł z boiska w 59 minucie i bodajże tam w 59 sekundzie, no to ja po prostu nie wierzę, że on nie robi tego na złość. No i ciężko się żyje z nim. W FPL, no ale też prawda jest taka, że to poniekąd jest też trochę piękno tej gry, bo bez niego po prostu byłoby nudno. No pewnie nie jeden łysy pan, który nas słucha w tym momencie, poczuł się lekko obrażony. No ja mogę z tego miejsca pozdrowić naszego byłego bu kolegę z redakcji, który być może nas słucha, czyli Marcina Pochojkę. Marcin, nie gniewaj się, to nie jest wcale tak źle, że nie masz włosów na głowie. Ale już przejdziemy dalej do kolejnego pytania, które brzmiało, kto za bardzo? No ale tutaj mi się wydaje, że już dość bogato wcześniej odpowiedzieliśmy na, na to właśnie pytanie, i byśmy przeszli już do ostatniej zagwozdki, czyli czy warto dać Stonsa na kapitana? No, w ostatnich 10 meczach oddał 5 strzałów, i 3 z nich to były Bramki, ale no, wydaje mi się, że na środku obrony w tej chwili jest, jest za duża rotacja i bałbym się, że w której z tych meczów wyjdzie Laporte i Dias zamiast Stonsa. No dokładnie, ja raczej bym się obawiał również dać mu opaskę kapitańską Szczególnie, że to on jest raczej tym bardziej rotowalnym wśród duetu środkowych obrońców City No i jeśli Laporte miałby wskoczyć za któregoś z defensorów do składu, to prawdopodobnie za niego Więc ja bym raczej nie ryzykował No ale tym wątkiem stonsowym zakończymy już dzisiejszy Hot or not. Oczywiście zachęcamy Was do zadawania pytań w komentarzach pod tym filmem, przy okazji, bo w sumie mało to promujemy, a jednak trochę powinniśmy. Przypominamy, że ró jesteśmy również na Spotify, gdzie wrzucamy podcast, no wiemy, że ta forma nasza, naszego Hot or Not dużo lepiej wygląda pewnie z wizualizacją, no ale pewnie znajdą się niektórzy z Was, którzy będą preferować to po prostu jako podcast, dlatego jesteśmy też na Spotify. No i co, to by było na tyle, Życzy życzymy zielonych strzałek i do usłyszenia.